MSW przekazało najnowsze informacje związane z sytuacją w kraju. Szef MSW, Mariusz Kamiński, poinformował, że zaostrzone zostaną represje wobec każdej osoby w Polsce, która nie stosuje się do nowych rozporządzeń. Patrząc na zachowania Polaków w ostatnim okresie, wyciąga wnioski i przekazuje, że dziś zaostrzone zostaną wszelkie działania wobec osób, które nie stosują się do oficjalnych rozporządzeń związanych z izolacją Polaków. W sprawie głos zabrał szef MSW, Mariusz Kamiński. Szef MSW o poziomie dyscypliny społecznej Polacy w tym tygodniu zaczęli żyć zgodnie z nowymi obostrzeniami, które wprowadził polski rząd. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że od teraz Polacy mają więcej rozporządzeń, których muszą przestrzegać, by zminimalizować zakażenie się wirusem. Mimo tego, że obostrzenia zostały zaostrzone, wciąż pojawiają się wiadomości o łamaniu zakazów. W związku z tym MSW informuje Polaków, że represje wobec osób, które bagatelizują rozporządzenia, zostaną zaostrzone. Poziom dyscypliny społecznej jest bardzo duży. W trakcie minionej doby policjanci byli u 150 tysięcy. Obywateli na kwarantannie. Tylko nieznaczna część z nich naruszyła obostrzenia, przekazał szef MSW. W ciągu minionej doby 750 osób na terenie całego kraju zostało przyłapanych na naruszaniu zakazów. Doszło też do pierwszych aresztowań osób, które narażały zdrowie i życie innych obywateli, łamiąc obostrzenia. Jak MSW planuje monitorować zachowania obywateli? Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej przekazał, że od dziś zostaną wprowadzone nowe zasady, między innymi zmieni się system działań służb mundurowych, na ulicach pojawią się nie tylko więcej patroli policji, ale także żandarmerii wojskowej. Straże miejskie i gminne zostaną poddane zwierzchniemu nadzorowi policji, dodał szef MSW. MSW planuje także monitorować miasta przy pomocy dronów. Każdy przypadek łamania zakazów będzie karany. Która ściśle współpracuje z MSW, przekazała, że każda osoba, która nie stosuje się do obostrzeń, może liczyć na to, że zostanie poddana karze. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaapelował do Polaków, by takich przypadków było jak najmniej.